Wow! Ja nie mogę, Gaenali, widzisz to? Słońce, o, tam, tak? Nie, tam daleko, górka, tą górę. Ta wygląda jak wata cukrowa. Tą przeogromną górę, te pagórki w oddali, widzisz? Tam drzewo? Krowa tu jest! Nie, o tam, zobacz, tam, góra. Taka wielka góra i wielkie i dużo pagórków różnych, widzisz je? Nie. Ja też nie, bo jesteśmy na płaskim świecie. Hej, ja myślałam, że coś jest złego z moim wzrokiem! Jesteśmy na super mega... Co? Czy to jest jakiś kościółek? Jest wioska w ogóle, zobacz. W ogóle wioski mamy dookoła, ale słuchaj, jesteśmy na płaskim świecie, wiesz co to oznacza? Nie. Że pod spodem prawdopodobnie jest bedrock, a wiesz co to oznacza? Nie. Że nie będziemy mogli zdobyć diamentów, ale wiesz co jeszcze to oznacza? Nie. Że to jest nowa seria, siemanko! Dzień dobry! Witamy was w zupełnie nowej serii na kanale. Słuchajcie, Owca Blog się już niedługo bardzo, bardzo szybko kończy, więc postanowiliśmy już tak wcześniej wystartować zupełnie nową serią na Minecrafcie 1.17, więc będziemy mieli wszystkie Minecraftowo-17-owe rzeczy tutaj. Aha. No i Gaenali, czy zaglądałaś do tej magicznej skrzynki? Nie, wiesz co, czy mi mogę... jest... Mi jest cały czas źle, bo ty powiedziałeś, że tam jest góra i ja serio się zaczynam patrzeć i się zastanawiać, czy coś jest nie tak ze mną. Tutaj gór nie będzie. Tutaj możemy iść po horyzont, możemy do końca życia iść wprost i nie będzie żadnej góry. W stronę słońca możemy iść. Wsiąść do pociągu, byle... Tak w ogóle, widziałeś te dziwne rzeczy, które nas otaczają? Tam jest w ogóle chyba, to nie jest sfinks, to jest, wygląda jak jakaś egipska budowla takiego kota. Wiesz co ja ci powiem? Co? To wszystko, te wszystkie dziwne rzeczy, to jest perfekcyjne miejsce na zrobienie wycieczki na odcinku. Mamy tak duże render distance. Tam jest w ogóle willa z Minecrafta 1.11. Ona jest bardzo, bardzo rzadka. Tam też pójdziemy, ale hej, czy ja mogę? Tak, mogę, oczywiście, mogę, możesz, mogę, pewnie, mogę, pewnie. Mogę. Tak, a masz coś, poczekaj, zanim zaczniesz. Co my tu mamy? Czoklet, czy masz może jakieś rzeczy w ekwipunku, zanim jeszcze wyjmiesz coś z nie, tej skrzynki? Pusto. Okej, okay, rozumiem, ponieważ... Pamiętnik? Diary? Tak, dokładnie. Tutaj... Co to jest ten library crate? Co? A co to jest? Zobacz, w skrzynce jest jakieś takie... Break to open, dobra. Zaraz to zobaczymy, to jest jakiś lucky spróbuj, block normalnie. Spróbuj. I mamy crushed iron ore? Chwila, to chyba nie jest zwykły Minecraft, wiesz? No... To chyba... Chwila, monster jerky? Monster jerky? Że czy jak że to beef jerky? Jest, że, no jak jest beef jerky, ta taka suszona wołowina, jest monster jerky. O, wiesz co, to może jest jakaś zmodyfikowane genetycznie mięso. I co my tu zombiaków mamy? Used wooden axe, unbreaking 3, efficiency 2. Okej, czekaj. Dobra. Uwaga. Wszystko po kolei, tak, jak wybuchnie, to my nie mamy keep inventory true, więc będzie ciężko. Będzie tak, będzie uwaga problem. Aha. I... O! O, i zobacz, jeżeli byśmy chcieli kolejną library crate, to możemy sobie zrobić z jednego dirta, więc okay, ja to zrobię. Okej, to zrób sobie. Nie ma bedroka jeszcze pod jednym tym. Nie ma? Zobacz. Hej, to trzeba sprawdzić w ogóle, jak to będzie wyglądało. A myślisz, że w ogóle jakikolwiek kamień jest tutaj pod myślisz, tym? Że w ogóle jest jakaś kopalnia pod spodem? A, nie wiem, to jest do zrobienia i do zobaczenia. Poczekaj. Zerknę na te... Aha, ja chyba zabrałem twojego dirta, proszę bardzo. A nie, ja mam swojego, tylko zrobiłam sobie kolejnego. Mamy tutaj mnóstwo jakichś instrukcji, poczekaj, po kolei. Wealth, crushing, milking... Poczekaj. Survival. Mamy, zobacz, checklistę, musimy robić rzeczy. Okay. I odznaczać rzeczy, które... Aha, czyli to jest, słuchaj, nasze zadanie na całego... Chocolate. Chicken in a hole. Chicken. Chicken. I chyba sobie ucieka, chyba już sobie ucieka, nie, ale nie, hej. Nie, to jest kurczak w dziurze. Słucham. Mamy całą listę rzeczy do zrobienia w tej serii, więc będziemy mogli je wszystkie wypełniać. Mamy milking 101. Aha. Czy możemy... Chwila. Automatyzowany... Cow in a jar, czyli krowa w słoiku? Kto możemy... Jeśli postawimy krowę na szkle i spuścimy na nią kowadło... Hej! To krowa... Co to ma być? To dostaniemy krowę w słoiku i krowa w słoiku... krowę w słoiku będzie można jakby... Co, mieć z niej mleko, tak? Tak. O, bo... To jest dziwne. Poczekaj. O, rybing. O, rybing. Rybing jest ważny dla ciebie. W rybingu możemy mieć... O, siatkę na automatyczne na ryby. Jakieś wędki chyba, tak? Nie, pułapkę, taką wędkową. Możemy mieć siatkę. I możemy w o, ale będziesz rybingować, Wiesz co, tutaj jest naprawdę mnóstwo nowych rzeczy. Tutaj, nie wiem czy zauważyłeś, jest jeszcze compressing. Coś takiego jak sieving? Poczekaj, możemy
kompresować bloki? Po właśnie co? Właśnie zastanawiam się w ogóle, aha, hej. Co się dzieje? Aha. Sieving. To są, słuchajcie, sieve to jest sitko. Możemy, aha, przepuszczać bloki przez sitko i będziemy z nich zdobywać prawdopodobnie inne bloki. Okej, okay. Hej, no rzeczywiście, jeżeli to w takim razie jesteśmy całkowicie, mamy potwierdzone info, że nie ma tej kopalni. I jak w pustce mamy crusher, czyli taką zgniatarkę, możemy tam wrzucać inne bloki i one się będą też gniotły na inne bloki. Dobrze. I jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, jeszcze jedna ostatnia rzecz. Tak? Studnia. Okay. Możemy zrobić, ale super to wygląda. Możemy zrobić studnię, tylko nie wiem, chyba po prostu ze studni będziemy mogli mieć nieskończone wiaderka wody, tak podejrzewam. Wiesz co, tak mi się wydaje, ponieważ tutaj będzie nam trudno znaleźć wodę. Ja proponuję tak, te wszystkie fajne rzeczy na pewno nam są niesamowite niespodzianki, tylko że nie wiemy co tam jest, więc jeżeli nas coś zaatakuje, to jest niebezpieczne. Chodźmy do którejś z wiosek, wiesz, tutaj jest jedna, tutaj jest gdzie druga. Gdzie będziemy robić nasz domek? Obok wioski, prawda? Przy skrzynce? Nie, ja proponuję zrobić obok wioski, tam może jakieś surowce będą. Czyli chyba, zabieramy że... to? Tak, możemy zostać. To są moje, ja tu włożyłem, spokojnie. Aha, dobrze, spokojnie. Już się przestraszyłam. Idziemy, dobrze. Chodź tam do tamtej wioski. Do tamtej chcesz, rozumiem? Tam jest ten, outpost, ten tak, taki tak, pilagerów, złych ziomeczków, ale nie chcemy słuchaj, złych ziomeczków. Ale mnie bardzo interesuje na przykład to wielkie drzewo, ponieważ to jest bardzo elfickie i naprawdę wygląda epicko. Myślisz, że mieszkają tam jakieś leśne elfy? Albo krasnoludki! Krasnoludki? Więc... Krasnoludki mieszkają pod ziemią, przepraszam bardzo, w skale w wygrążonych kopalniach. O, tutaj jest, hej, bo trzeba rzeczy tutaj zbierać, ja już znalazłam... Tu jest drzewko obok nich, spokojnie. Ja wzięłam sugar cane'a, ponieważ leżało, więc tylko, wzięłam wiesz co, jako... nie możemy się zbytnio oddalać od środka mapy, bo środku... będziemy tak. gubić nasze tak, miejsce, ale dlatego do których chcemy zrobiliśmy wejść. Show coordinates. Okej, czy jest tutaj najważniejszy człowiek w mieście? Czy to by też się pojawiły... Compressed donkey? Co? Poczekaj. Czy to gdzie jest najważniejszy człowiek w mieście? Najważniejszy człowiek w mieście. Najważniejszy człowiek w mieście. Najważniejszy człowiek w mieście to pan sołtys. Ale to chyba nie ma pana sołtysa. Chyba, czy ktoś w ogóle, nie wiem, czy ktoś tą... Jak to się mówi po polsku? Żart. Czy ten żart ktoś zrozumiał, czy nie? Nie wiem, czy ktoś zrozumiał. Wiesz, to mnie bardziej martwi, niż czy ktoś zrozumiał żart, czy nie, że mamy tutaj dwie krowy w słoiku oraz jedna... Czekaj, donki to jest osioł. Jednego osła w słoiku również. To jest bardzo podejrzane. Czy oni każą nam doić osła? Czym... Przecież osioł to nie jest mężczyzna? No właśnie, no to więc jakby... ja nie chcę o tym myśleć, nie chcę nic wiedzieć. Aha, tutaj zobacz, są jakieś zwykłe zwierzaki. Czy kradniemy łóżko? Myślę, że to jest dobry pomysł. Ponieważ, albo zamieszkajmy w którymś z tych domków. Ale w achievementach jest tak, że musimy my zrobić to łóżko, żeby dostać, wiesz, achievement tutaj w tej książce. Więc powinniśmy może zabić jakąś ale owieczkę. Ale nie mamy chyba wystarczająco tutaj owiec. Wiesz co? Mam pomysł. Na jak? Razie zamieszkajmy w którymś z domków. Taki większy domek, żeby był. O ten na przykład. To jest dwudrzwiowy, zobacz. Okej. Domek typu coupé. Przepraszam bardzo, a jeżeli tutaj villager przyjdzie, to powiemy, przepraszam pana, my rozumiemy, że to jest pana dom, jedzonko, ale to już nie jest pana dom. Jedzonko, bardzo ważne. Ja cały czas zbieram te wszystkie rzeczy, żebyśmy mieli co tam sobie przekąsić. Mhm. Wiesz co, w słucham? Tej willi będzie na pewno bardzo, bardzo dużo skarbów, więc trzeba będzie się tym zająć. Gdzie ty masz tą krowę w słoiku? Bardzo chciałabym ją zobaczyć. Ale nie, ja nie wiedziałam, nie wiem, gdzie jest ta krowa w słoiku, mamy po prostu jakby boss battle z krową w słoiku, więc jeżeli pojawi się tutaj... Ej! Co to tam jest? Gdzie? Tam jest normalnie co? Dziura jakaś. Jakaś taka kula z dziurą w środku? Czy to jest przejście do Netheru? Taki... Czy to jest portal? Tak mi się wydaje. Hej, idziemy tam? No nie idziemy... Nasza pierwsza przygoda goła, dzisiaj? Goła idziemy tam. Goła idziemy? Dokładnie, jak tutaj z czym pójdziesz? Ale, z chusteczką? No to podejdźmy bliżej przynajmniej. Ja tutaj nie mamy nawet irona, nie mamy nic, nie mamy jeszcze co zrobić. No powinniśmy zacząć jakieś rzeczy, wiesz, sitko. Tutaj posadzić drzewo, czy to zrobić... to jest portal? Dom.
Ej, tu się dziwne rzeczy dzieją, czekolad. Wiesz, co mnie w ogóle martwi? Wiesz co, to jest dużo dalej niż nam się wydaje. To tak, ponieważ nie widzimy to w ogóle wygląda, świata. To wygląda na portal. Tym bardziej, wiesz co, robi się ciemno. Chodź, wracamy do naszej wioski. Aha, Musimy sobie na razie zrobić wypadową bazę w którymś z tych domków. Tak, ja również tam, to gdzie proponuję. Tam, gdzie mamy łóżka. Jakie mamy achievementy najpierw, żebyśmy mogli wiedzieć, w którą stronę mamy się wiesz kierować. Co? Bardziej trzeba się zająć w tym momencie jakimś sitkiem, czy jakimś takim podstawowym narzędziem typu, nawet craftingu nie mamy. No właśnie tak biegamy, tak się jaramy tym światem, ale trzeba rzeczywiście się zająć pracą. Masz rację. Nie, gdzie nasz domek był? My go gdzieś tu zostawiliśmy, taki z dwoma drzwiami. Poczekaj, na początku jest... grow a tree, czyli musimy ogarnąć drzewo, potem musimy ogarnąć... Genali? Co, łóżko? Chodź na chwilę. Łóżko musimy ogarnąć. Co się dzieje? No mówiłam ci! No mówiłam ci, no co mu powiemy? Ale przecież nie. To jest jego dom. Czy ty też tak widzisz jak u mnie? Czy co ja widzę? Czy twój villager też... Nie, u mnie jest normalnie. Przepraszam, że mój villager nie śpi na schodach, jest bezdomny. Przepraszam bardzo, ale to w sumie on jest bezdomny, jeżeli powiedziałeś, to budź że go. Jest... Czemu ja? Ty musisz się zająć tą sprawą. Kliknąłem na puste łóżko i się okazało, że on jednak leżał w tym łóżku. No i widzisz, no to co ty sobie poradzisz? Co się w ogóle trochę dziwne rzeczy dzieją, naprawdę. Dobra, słuchaj. Słucham. Ważne. Tak. Super ważne. Aha. Ekstremalnie ważne. Słucham. Super ekstra. Super bardzo. No powiedz mi już. No poczekaj, jem jabłuszko, poczekaj. Zjem jabłuszko i te... O, dobra, teraz, ekstremalnie ważne. Tak? Tu mamy drzewo. Tak, zabijmy drzewo. Zabijmy drzewo, dokładnie. Rozwalmy je. To drzewo musi poczuć naszą zemstę. Nie wiem czemu się jeszcze mszczę na drzewie, ale na pewno jest jakiś powód. Wiesz co, na początku w ogóle, czy ty patrzyłeś na te achievementy? Czy achievementy, to są takie po prostu punkty do odznaczania. No tak, tak, tak. Czy ty no to jedno i to samo, czy patrzyłeś te punkty do odznaczania? Tak. I zobacz, co mamy najpierw zrobić. Na początku mamy zrobić bazę, ale... Na początku to musimy mieć cokolwiek, więc... Uznajmy, że bazę już zrobiliśmy, czyli osiedliśmy w tej oto wiosce. No nie, to nie jest nawet, to nawet nie jest kawałek Cicho. Bazy. Hej, powolutku! Create a sieve najpierw mamy. Create a sieve, a potem create a mesh. No to robimy, uwaga. Pyk, pyk. Jak się robiło sitko? Sitko to jest crusher, najlepszy crusher. Fishing trap, do tego potrzebujemy mieć siatkę. Jak się to robi? Chwila, co to jest oto? Iron ore chunk. Co? Możemy sobie iron ore chunk zrobić, czymkolwiek to jest. Czy ty masz ja mam to w ekwipunku. Poczekaj, sieve to jest 4 razy planks any Zobacz, to wygląda jak jajko. A co to? Jajeczko! Jajko, jajko zebry. Chunk. Okej, rozumiem. To jest jajko zebry. Zobacz, sieve to jest 4 razy planks oraz 2 razy sticks, więc potrzebujemy do tego drewna. Ja się tym zajmę. Idę po... O, mamy drewno w sumie, ja mam drewno w ekwipunku. Więc poproszę. Trzymaj, proszę. Czy będziesz potrzebował jeszcze więcej drewna? Nie wiem, poczekaj. Zrobię sobie troszkę desek, troszkę patyków. Oj, nagle nam się odblokowało dużo rzeczy do zrobienia. O, cudnie. Okej, oak sieve. Potrzebujemy jeszcze pół płytkę, nie ma problemu. Aha, czyli ja nie muszę nic już przynosić ci, czy coś nie, jeszcze nie trzeba? Nie, musisz. Proszę bardzo. Okej, daj mi zdać jak coś. Pyk. Mamy sitko. Cudownie, tylko co to się tylko robi? Postawię je na razie tutaj, na zewnątrz. Okej, czyli... O, wygląda troszeczkę jak... Czy on nie powinien mieć w środku jakiegoś... Chyba musimy zrobić to, co musi być w środku, Kozio. Tak? Bo to jest korama? Poczekaj. Tak, heavy. Sieve? Mesh. Mesh to jest 9 razy stringi. O, a masz może sznurek? Nie noszę stringów. Nie masz sznurka? Nie noszę stringów w ekwipunku. Wiesz co, ale moglibyśmy znaleźć jakąś owieczkę, co jeszcze nic w ogóle nie... Ona nic jeszcze nie wie i ogarnąć właśnie od niej. Co ty na to? Okej, tu też jest jakaś. Halo. Bo na razie możemy oszczędzić trochę wełny, nie robiąc łóżka, po prostu kradnąc łóżko od kogoś. Proszę, jak to zrobić dla ciebie. A jak zrobić z wełny sznurek? Da się w ogóle? Może, chyba, mam nadzieję. No na pewno ze sznurków da się zrobić wełnę. Ale może rzeczywiście w drugą stronę się nie da. Dobrze, no to i tak ta wełna nam się i tak przyda, ale jeżeli nie da się zrobić, stringów, to będzie trzeba czekać na paczonki. Chwila, czy nie możemy tam po prostu jakiegoś w tym momencie wrzucić bloku?
Nie, 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 to chyba nic nie daje do czekolady. Sita? Poczekaj. Nie, moim zdaniem to nic się nie da, ale jak ty chcesz sobie Dirt? Spróbować, to próbuj. Nie. No oczywiście, że nie, no bo nie ma tego właśnie sitka, no. No ale po prostu ramy sitka, ale samego sitka nie masz. Nie możemy zrobić w tym momencie żadnej z tych rzeczy. No musimy poczekać na po prostu, wiesz, musimy poczekać na pociągi po prostu. Chwilę, a czy nasi panowie villagerzy przypadkiem nie sprzedadzą nam jakiegoś sznurka? No jeżeli sznurka? Z nimi się dogadasz. O, tu jest w ogóle miner. On nam tutaj może sprzedać na przykład żelazo. O, to by było super, wiesz? Hej, oni tu mają wszystkie profesje dostępne. Super, to na pewno się ogarnie. To nam nic nie da, ty nam coś dasz, kolorowe spodnie, nie dzięki. Ty, Shepherd, właśnie od tego gościa potrzebujemy, tylko że on nie ma dla nas sznurków. A powinien mieć. Ten, wiesz co? Ten gość powinien mieć dla nas. Ja mam taką... Hej, kotek jest. Kotek! Znaczy chyba z kotów coś wypada, ale ja nie chcę... próbować. Albo z ocelotów, tak mi się wydaje. Nie, Czoklet, wiesz co, w ogóle moglibyśmy zrobić tak, żebyśmy poszli do jakiejś tej budowli i masz jeżeli... rację, musimy oskamować farmera. Co? To jest doskonały pomysł. Musimy nie. oskamować farmera. Bo w budowlach mogą być pajęczyny i z pajęczyn możemy coś ale twój pomysł też jest dobry. Skamujemy farmera, uwaga. Panie, ale pan... Jak się wycwanił? Co się wycwanił? Farmer nie chce, nie chce od nas mieć tych, nie chce od nas sianka. Warzyw? A co by chciał? Co by chciał pan farmer? Pan farmer chciałby, okej, buraczki chciałby pan oraz pan by chciał po prostu emeralda. No to buraczki, słuchaj, buraczki coś, ja mam buraczki. Dwa tylko. No to dwa właśnie. No to, hej, jest jeszcze tutaj... A tu jest drugi pan farmer. Czy pan farmer jest bardziej rozsądny? Oczywiście, że jest bardziej rozsądny. Da nam emeralda za 20. Czego? 20 czego? Za 20 tego, zboża. Wiesz co, no to on nie jest raczej bardziej rozsądny, jest właśnie taki bardziej trochę ograniczony. To tyle ci powiem. No właśnie rozsądny, bo on wie, co to znaczy handlowanie z tutaj z kontrahentami porządne. Aha, handlowanie swoimi własnymi rzeczami, czyli na przykład jak ktoś ci zabierze czapkę i ci powie, o ja panu tę czapkę Stonks. Oddam za pieniądze. Stonks. I... Stonks. Czoklet, ja... mi się trochę głupio zrobiło, że tak musimy tego biednego farmera. Stonksujemy. Okej. Okay. Chwila, tu coś. Tu jest chleb, są dwa siodła. Aha. Come on, możemy mieć te, możemy mieć konia. Okej, ale najpierw musimy go przecież oswoić. A nie, nie możemy mieć konia, bo to siodło chyba nie jest na konie, tylko to jest na świnki. No to możemy mieć świnkę, co ci przeszkadza? Po prostu nie będziemy mieli konia, będziemy mieli mniejszego konia. Halo. W ogóle... Nie wiem, czy to tak działa, ale... Ja proponuję, Czoklet, moja taka nieśmiała propozycja, ponieważ z kotów wypadają stringi, ale nie będziemy kotów zabijać, możemy również znaleźć stringi, wiesz, z pajęczyn. Spróbujmy pójść do tej budowli, może tam jakaś pajęczynka się znajdzie. Do której? Poczekaj, jeszcze... Nie wiem, zobaczymy zaraz, ale zostawmy wszystkie rzeczy tutaj, gdyby jakaś śmierć się nam przydarzyła. O, ty już to zrobiłeś, tak? No, prawie. Ja proponuję po prostu wszystko, możemy wziąć, o, trochę mi zabrałeś miejsce. Tu obok też jest. A weźmy troszeczkę jedzonka, ja biorę carrots oraz potatoes, czy robimy jakiś mieczyk, ponieważ nie wiemy co nas tam czeka. Ja sobie wezmę siekierkę. Okej, okay, biorę taki piękny kociak z tymi niebieskimi oczami. Malutki jeszcze, on jest chyba rzadki. A, no to będzie nasz to co, kociak, chodź, idziemy do tego dziwnego portalu, zobaczymy co tam jest. A jeżeli to jest portal do Netheru, to? No to byłby o taki od razu aktywowany w pierwszym odcinku? No dobra, masz rację, to jest może podejrzane. Chodźmy, zobaczmy, tu gdzieś w ogóle compressed chicken znowu jest. Ej, no właśnie my w ogóle w żaden sposób nie widzieliśmy tego kompresowanego chickena, a żeby w ogóle go na razie zrobić, to potrzebujemy dużo irona, ponieważ musimy go po prostu walnąć w głowę, tak, aż się zmniejszy i włoży to do tego, słoika. Do, trzeba będzie mieć kowadło, a to jest... Kocie, ej, ale... co to jest? No to wygląda... Czekaj, czy ja widzę stringi? Czy... Ja wiem, co to jest! Co? To jest geoda! Geoda? Geoda! Że chodzi ci, że kamień taki kryształ, tak? To jest, przecież w 1.17 są te jaskinie z tymi kryształami. Wiesz, co to oznacza, że jeżeli tutaj jest takie coś, o, compressed peak nam się pojawiło. Wiesz, co to oznacza? Co?
że nie ma tutaj nic ciekawego. A, no jak to jest bardzo ciekawe i to nam pokazuje, no ale po co nam to? I to nam pokazuje, że jeżeli jest tutaj geoda, to o Boże, one do mnie mówią, ja stąd idę. Wracajmy do tej. To w takim razie są tutaj jeszcze inne biomy. Czy chcesz... No, biomy, tak jakby biomy ukryte może właśnie w mniejszych jakby formatach, nie? Czyli na przykład Nether, możemy znaleźć coś z Netheru, albo... Najpierw zobaczmy, chodź spać. No wiem, zapędzam się. A może czekaj, nie pójdźmy spać, tylko bijmy paczągi. Ale nie ma tu pająków, widzisz? Bijmy paczągi, ale może się pojawią. No nie wiem, ale może jak zaczniesz do nich krzyczeć i powiedzieć, że jesteś lepszy od nich, to wtedy ktoś powie: potrzymaj mi moją pajęczynę i zacznie się to ubić. Na razie widzę tylko creepera i compressed zombie. Nie wiem, czy ja chcę się dowiedzieć, jak czym są... O, tu mamy szkielety. A paczągi? Widzisz gdzieś paczonka? No nie, no ale to jest podejrzane, ponieważ tam jest potrzebny paczong. Nie ma tu żadnych paczonków niestety. Same creepery. O. Jest paczong, mam paczonka! Paczong! No i widzisz, i co? Ja miałam rację. Bij paczonga, bij. Paczong, jest. Oko wypadło. A nie ma stringa. Tu jest drugi paczong, tylko są też szkielety. Dobra, no to najwyżej umrzemy. Pyk, tylko nie bij przypadkiem. Mam dwie. Super. Ja biję szkieletora. Wolę umrzeć za ciebie. Tam jest kolejny paczong. Rzeczywiście, tych paczonków tu jest dużo. Dobra, jednak nie wolę umrzeć za ciebie. O nie! Co? Zostawcie mojego ziomeczka. Zostawcie go. A, tego ziomeczka twojego, rozumiem. Okej. O nie. Co się dzieje? Trzech na jednego. Nie umieraj. Mam nadzieję, że nie zabili nam naszego... Patrz, kompres zombie mu się życie zmniejsza. Ty boisz tego kompres zombie? Czy ja tutaj dostałem z pająka nogę pająka? What? To w takim... What the fuck is happening? Co się dzieje? Szybko do domku. Nie bij nigdy kompres zombie. Nigdy nie bij kompres zombie. Okej, co się wtedy wydarzyło, ponieważ ja nie sobie biłam... Nie można spać. Ja mogę. Otwierają drzwi! Czemu jest tyle? Czemu, dlaczego ich jest 15? Bo to było kompres zombie. Wiesz, że zabili nam villagera? To było kompres zombie. Zabili nam villagera, mordo. Co ja poradzę? Zabili też mnie. Mną powinno się martwić. Wychodzimy stąd! Mam dwa serduszka! Problem mamy taki. Jaki? Trochę, no bo ich jest tu dużo. Co możemy zrobić? Schować się w innym domku? Chodź tutaj do kościoła, w kościele jest zawsze tutaj bezpiecznie. W każdym filmie zombie się chowają w jakiś tego typu, na wieżę. Chocolate, chyba już wiemy, dowiedzieliśmy się, o co chodzi to z znaczy z kompres. Tak, więc... ja dostałam Ross Spiderleg? Właśnie o tym mówiłem. To jest jakiś... Możemy... Ale mam tylko dwa stringi, dobrze, udało mi się to zebrać. Pająka. Noga pająka do czegoś służy. Kochanie, czy ty widzisz, ich jest tam 15? Tak. I oni nam zabili wszystkich villagerów. Ja bym przeczekał noc do dnia i będzie wtedy fajnie i jakby wszystkie spłoną. A masz spłoną. Czegokolwiek, żeby zrobić na przykład łóżko? Nie. Będziemy tu siedzieć. Czekaj, jak w filmie zombie, siądę tutaj, będę grał na harmonijce i będę... Skąd ty harmonijkę weźmiesz? No wiesz, mała, jak żyłem, przed tym, zanim to wszystko się zaczęło, żyłem w Teksasie, miałem piękną żonę i dzieci. Pracowałem jako mechanik samochodowy. Dlaczego do mnie przychodzisz? Ja od ciebie uciekam. Powinieneś umieć... Opowiadam ci historię mojego życia. Kiedy to wszystkie zombie wyszły. Moja żona ciężko zachorowała. Postanowiłem, że zemszczę się, strzelając do każdego zombie. Wiesz co, tych zombie pójść. Dobra, już, spokojnie, Moi drodzy, już też, nie uciekajcie. To był pierwszy odcinek naszej nowej serii. Niezbyt nam dobrze ten początek wyszedł, bo jakby dowiedzieliśmy się tą taką twardą, nieprzyjemną metodą, o co chodzi w tej... O nie! Tak, wiesz co, chyba to był nasz ostatni w ogóle wspólny z villagerami tutaj pobyt. Tak czy inaczej, do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć! A mogliśmy mieć Keep Inventory True.